Polacki Bank. Trzymamy się za roczkę. La 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 la. Jak tak dalej pójdzie, opię ci obrączkę. La 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 la. Everybody! Obozowa miłość świecowa miłość. Obozowa miłość świecowa miłość. Kalina Lasota! Dobrze. Anna Gajowniak. Wiesław Janiak. Jak nazywa się zmiennik? Radzimiński. Jak? Radzimiński. Dobrze. Jacek Wiktorowski. 14! 14! No to ja. Sząta. Ostatnią osobą łapiącą sieci go tam. Jest Krzysiek Walasek. Numer 276. Oprócz tego jest jeszcze 10 osób na liście. Słyszeliśmy, że nie łapiesz się. Tak, jestem tylko drugim niełapiącym się. Po prostu późno się zapisałem, ale mimo wszystko myślałem, że się załapię. W sumie musisz czekać na następne czytanie listy, może kogoś skreślą. Jak się śpi na scenie? Dobrze, dobrze, oczywiście. Nie, zmęczony jestem po prostu. Dużo egzaminów miałeś? Nie, ja się nie studiuję. Kolejka mi się nie podoba, ja pan nie wiem jaka będzie. Po prostu nie ma już tak jak kiedyś było organizacji, były konkursy między górą a dołem. Teraz nic się nie dzieje, każdy na własną rękę wszystko robi. Czy ciekawy jest film? Bardzo, bardzo ciekawy. Bardzo emocjonujący. Ciekawszy niż kolejka? Pewnie, że tak. A co sądzicie o tegorocznej kolejce? Jest taka sama jak w ubiegłym roku, tyle że więcej jest pijanych osób. A teraz sobie odchodzi. Pijane osoby widziałeś? Tak, oczywiście. Nie obchodzi go. Dlatego tutaj zaciszło oglądać film? Nic nie wymyślicie. A nie sądzicie, że fajnie było, jakby ludzie się zebrali do kupy i coś fajnego zorganizowali? Zapewne tak. A nie zrobicie nic w tym kierunku? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Widziałeś się go. Kolejka. Tak. Chyba z roku na rok jest coraz gorsza. Uważam, że trochę bez sensu jest stanie od poniedziałku po 2-3 godziny, bo to jest... Co to za zabawa? No? Przeciąganie to jest. W poprzednich kolejkach nigdy nie zdarzało się tak, żeby... zabrakło chętnych na karnety. A teraz mieliśmy sytuację, gdzie 2-4 miejsca były wolne, tak? Tak, no i praktycznie bez sensu jako kolejka, no bo przecież chodzi o to, żeby wystać te bilety, no to są 2 miejsca wolne. No to co to za kolejka? No mówię, krócej, ale non stop. No tak jak mówię, no kiedyś było 2-3 noce, powiedzmy. 80. Tak, 80, 81, no tak, no. I to wtedy wiadomo, wszyscy się grali i tak dalej do hali sportowej na piwo, to była jedyna przerwa i no tak, no i to wszystko. A teraz wiesz, no co to za zabawa jest? Przyjść, lista w górę, lista w dół, idziemy do domu jutro o 7 czy tam o 8 albo 6, no to jest troszeczkę takie, myślę, że to jest przeginanie pały, no. 35! 35! 35! Krystyna Bielanska! Bomba! Nigdy nie słyszałem takiej sytuacji, jak się pyta, zostawić czy wywalić. To teraz jest zawsze zostawić, a kiedyś to było wywalić! No i o to chodziło w kolejce. No bo o to chodziło, no. Każdy się o to swoje miejsce bił, a teraz zostawić. No. Albo teraz taki komunikat, że będziemy 2 razy czytać listę. No gdzie to tak było? No przecież o to chodzi. Wyczytać, wszyscy pójdą do akademika, a to drugi raz i bomby. No i o to chodzi. No. Nie, ma, ale nie słuchaj, ma konkurencji. Nie ma konkurencji. Sobie, telewizory, brydże, wiesz, to nie to jest. To jest w tej chwili, to jest komercja. No. Czy uważacie za sensowne oglądanie filmów w kolejce? Jak najbardziej, a co tu robić? Nie możecie jakoś poderwać ludzi, żeby było wesoło, no bo robi się nieciekawie. No można by, ale to jest nierealne zupełnie. Tak. Dlaczego? Ludzi ułaskawić to nie da rady. Przed chwilą było całkiem sympatycznie. A bo to chwilowo, wiesz, to jest taka deflacja zamieszania tłumu. To jest taki, to wiesz, no. Więc nastawiliście się, że będzie nieciekawie, przynieśliście telewizor ze sobą, tak? Oczywiście, nawet komputer mamy. Kurza jego twarzy. Dostaniesz w niedzielę bilet, czy odstąpiłbyś go komuś? Ja dostaję po to, żeby go odstąpić. A jaka cena będzie? No, za 2 połowy za sztukę myślę zgarnąć. Beczka piwa. Taki jest tytuł następnego utworu. Posiada on refren, w finale którego możecie się włączyć. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ah!
zawsze uważałem, że kolejka jest co najmniej tak samo ciekawą imprezą jak ja. Jest, była. Wiesz, to jest kwestia tego, kto w niej jest. Bo w żadnym domu nie może się przyjść 15 osób i grać na gitarach, bo nikomu nikt nie pozwoli, a tu możemy. Ja mam 22 m 44 cm2, chodźcie do mnie! Ameryka, tylko weźcie dziecko, gdzie zobaczcie jakie. Wszystko jest żonate, mężate, dzieciate. Nie! I my się teraz zastanawiamy, czy my nie bawimy się zbyt ekstrawagancko jak na nasze warunki. Obowiązki rodzinne, małżeńskie. Żyła raz pewna panienka, która zwała się Jagienka. Wiele z niej było pociechy, potłukła pupą orzechy. Opisał ją, że jest taka, sam pan Sienkiewicz w Krzyżakach. Pierw żyła w cnocie jak mniszka, a potem wyszła za Zbyszka i panowie. Pierw żyła w cnocie jak mniszka i panie, a potem wyszła za Zbyszka. Fajnie. Kolejka dobiega końca. Jak samopoczucie, jakie wrażenie? Samopoczucie wspaniałe, kolejka na pewno jest troszeczkę inna niż w latach poprzednich. Na pewno inni ludzie, zmieniła się już ekipa, nie jest tych starych ludzi, starych kolejkowiczów, które się spotykały jeszcze 2-3 lata temu. Przychodzą nowi ludzie, którzy dopiero wciągają się w tą atmosferę. W sumie dopiero dzisiaj kolejka się rozwinęła, ta atmosfera kolejki się rozwinęła na takim poziomie, na jakim jest w tej chwili. No, znaczy, w tej chwili jest jeszcze troszeczkę sennie, ale już zaczynają się ludzie budzić, także będzie fajnie. Czyli wrażenia pozytywne? Jak zawsze. Jak w takiej siedzimy tam, razem we dwoje. La 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 la. Ja siedzę przy tobie, nad nami komarów broje. La 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 la. Jak wszystko laski dwa. La 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 la. Jak tak dalej pójdzie, opię ci obrączkę. La 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 la. Owocowa miłość, lipcowa miłość. Owocowa miłość, lipcowa miłość. Nie chcę krakać po prostu, ale sądzę, że na podstawie tej kolejki to będzie kiepsko, bo w porównaniu z poprzednimi latami to naprawdę jest cienko. Cienko jest. 163! Jestem! 164! 166! 167! Przepraszam! Ludzie, żeś ta zwariowali o 5 rano. Dzisiaj czytali listę, pierwszy raz do 3 lat, o 5. Dajcie mi spać. Mam kaca moralnego i fizycznego. Nie wyspania. Która godzina jest? Nie wiem, ale... Stała się rzecz straszna, bo ludzie już zaczynają stać w kolejce od niedzieli, co to jest rzeczą nie do pomyślenia. Bo się pozapisują, na zajmują miejsca, a potem trzeba stać. Więc już była bardzo smutna kolejka do wczoraj, a chociaż wczoraj się już ruszyło. Rozweseliła się, przynieśli instrumenty, zaczęliśmy grać, śpiewać. A ogólne wrażenie jakie pozostanie? Zadowolenie, że wreszcie się skończyła. Co czuje człowiek, mając już prawie że w ręku bilety? Senność. Bardzo zmęczony przede wszystkim się czuję. Dlatego gardło mnie boli, bo musiałem wziąć inicjatywę tutaj komitetu kolejkowego. bo to tak śmiesznie brzmi, ale chcieli nas, że tak powiem, o 7 rano, byliśmy 3 razy prawie na dworzu, także wiesz, no trochę niepoważnie wyszło, no ale... Przyjąłeś inicjatywę? Nie, no tak troszeczkę na chwilę, no ale wszystko się udało, także jestem zadowolony, idę spać. Także no była ciężka kolejka w tym roku, na pewno było dużo ludzi, dużo więcej ludzi, w sumie no 254 osoby non-stop przestały, a było w sumie przecież więcej, 270,
no to już jest duża grupa ludzi, no i ciężko jest w ogóle tą grupą, w sumie komitet kolejkowy prawie że nią rządzi, także ciężko było to zrobić, no ale jakoś dotrwała do końca. Była jesień, cicha jesień, chyba był to miesiąc wrzesień, w każdym razie w górach cicho i spokojnie. Siedzieliśmy przed schroniskiem, popijając rosół z kostek i wsłuchując się w szum wiatru gdzieś na dół. Szum ten był niebiańskim śpiewem, usnęliśmy tak pod niebem, zasłuchani, upojeni tym chorałem. Wtem jak gromu uderzenie było nasze przebudzenie, dookoła pełno ludzi, pełno wrzasku. Haki, petardy tak dla draki, dziś spieszyli, gdzieś gonili tabunami. Idzie rajd, gigant rajd, rajd szlakami bohaterów wielkich walk. Panie się wilgachną, a panowie smutko już na górze są. Już jest warno, już jest rojno, będzie bal w górach bal. Taki upad na powietrzu, to dopiero będzie szał. Radia nikt nie puszcza z rąk.